Witam, tutaj TikTok i dziś będziemy się uczyć, jak wylądować idealnie Boeingiem 737. Będziemy używać systemów ILS w Flight Simulator X. Więc żeby wylądować na ILS-ie, trzeba zdobyć częstotliwość pasa startowego. Więc żeby Flight Simulator X zdobyć tą częstotliwość, trzeba być tutaj najpierw Flight Planner. I musimy znaleźć nasze lotniska. Więc lotnisko startu, ja wybrałem London City i potem polecimy do Heathrow. Heathrow w Londynie. I najważniejsze jest lotnisko lądowania, wybierzcie jakie chcecie. To nie ma znaczenia, ważne, żeby wziąć tą częstotliwość, ja akurat to biorę dla przykładu. Klikamy Find Route. I mamy naszą trasę tutaj w Anglii, w Londynie, między City a Heathrow. I tu teraz musimy przybliżyć na to lotnisko. Żeby zdobyć tą częstotliwość pasa startowego, będziemy tutaj lądować na 27R. Więc klikniemy na to, tą zieloną strzałkę. Tu. I pojawia nam się Facility Information. I mamy tutaj częstotliwość, frekwencji 110,3 MHz. To jest ważne, proszę zapisać, jeśli używacie ten przykład co ja. Jeśli inny, to zapiszcie, co wam to pokaże na tym pasie. I też warto zapisać kierunek pasa, bo może się przydać, ale w tym filmiku mi nie jest potrzebny. Więc teraz przenosimy się do samolotu. Do zobaczenia w naszym samolocie. Witam ponownie, tutaj TikTok z powrotem i teraz będziemy startować z lotniska London City naszym Boeingiem 737 i potem będziemy lądować na systemach ILS w Londynie Heathrow na pasie 27R. Więc za chwilę będziemy w powietrzu już. Dobrze, teraz możemy włączyć naszego autopilota, wysokość 2500, kierunek GPS i prędkość 210 pędów. Dobrze, tu jest nasz GPS, ta kreska do mnie. Teraz musimy włączyć ILS-a, więc wchodzimy do procedur. Wybieramy podejście ILS 27R, to jest nasz pas startowy. Tak, chcemy wektory do tego pasa i chcemy zaaktywować. Dobrze. Teraz już jest różowa linia i samolot będzie się zbliżał do tej kreski. Następne co robimy, to włączamy radio. Tutaj nasza częstotliwość będzie 110,30, więc wchodzimy na NAV 1 i 110,30. Mamy wpisane. Dobrze, to teraz możemy przełączyć ten pstryczek na NAV i już teraz lecimy na systemach ILS. Widzimy, że kilka rzeczy się zmieniło, bo u nas tutaj takie diamenciki się pojawiły. Te diamenciki pokazują, jak jesteśmy w stosunku do pasa. Tu z której strony jest pas od nas. Właśnie teraz zaczniemy przekraczać pas. Tam, jakby był w prostej linii, a tutaj jesteśmy, jak jesteśmy w wysokości do podejścia do pasa. Widzimy tam nasz pas startowy. O, jest nasz pas, widać Heathrow i tak dalej. Tam będziemy lądować. Więc teraz mamy chwilę czasu. Możemy włączyć auto podlejki, speed breaki i auto breaki.
Mikołaj już zostawiliśmy na dole, bo daleko nie lecimy wysoko, więc nie opłaca. I teraz zauważamy, że ten diamencik tu zaczyna spadać. To jest ważne, że się spada. Tak. I jak ten diamencik na tą białą kreskę skoczy, to wtedy trzeba nacisnąć guzik APP i wtedy zaczniemy zniżanie do pasa. Nie wiem, jest na kresce, więc APP zbliżamy się. Dobrze, teraz możemy zredukować naszą prędkość do 180. Dołożyć więcej flapów. Dobrze. Pas się zbliża, teraz 145 i flapy do 40 stopni. Dobrze, teraz następne co będziemy robić, będziemy wyłączać auto thruster, kiedy zbliżymy się do pasa i wtedy już będziemy lecieć na manualny, że tutaj sterowaniu prędkością. Dobrze, więc teraz w prawej mam prędkość 145, potem naciśniemy ten guzik speed, żeby go wyłączyć, żeby już mieliśmy manualną prędkość, a potem jak już będziemy blisko, to APP. Dobrze, więc już jesteśmy 1000 stóp nad pasem, 300 metrów nad pasem. I już powinniśmy się znajdować na ziemi za gdzieś minutę. Może krócej. Zobaczymy, sprawdzimy wszystko. Mamy speed break arm, auto break jest na maksie. Nie pokazuję, ale jest na maksie. Flapy są, koła w dół. Wszystko dobrze, dobrze już. Jesteśmy 600 nad pasem. Prędkość już się ustabilizowała. To fajnie. To już możemy wyłączyć speed. I lecimy na manualnej prędkości. Następne co wyłączamy, jak będziemy gdzieś 100 nad pasem, to będzie APP i wtedy przyziemiamy manualnie samolot, więc za chwilę 300, nie będzie 100, 200, i jesteśmy. Teraz hamulce zaczną działać i wylądowaliśmy z sukcesem. Więc mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Jeśli wam się podobał, dajcie lajka, zasubskrybujcie i do zobaczenia następnym razem.